Ewangelia według Jana, rozdział 19. Następnie Piłat wziął Jezusa i ubiczował. Żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu na głowę i przyodziali go purpurowym płaszczem. I mówili: „Witaj, królu Żydów”, i policzkowali go. Wyszedł więc ponownie Piłat i mówi im: „Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim nie znajduję żadnej winy”. Wyszedł wtedy Jezus w koronie cierniowej i purpurowym płaszczu. Piłat powiedział im: „Oto człowiek”. Gdy ujrzeli go arcykapłani z poddanymi, zawołali: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj”. Piłat powiedział im: „Weźcie go wy i ukrzyżujcie, nie znajduję w nim winy”. Żydzi odpowiedzieli mu: „My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo uczynił się synem Boga”. Gdy więc Piłat usłyszał to słowo, bardziej się zląkł. Wyszedł ponownie do pretorium i powiedział Jezusowi: „Skąd jesteś?” Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Piłat więc powiedział mu: „Nie odpowiadasz mi? Nie wiesz, że mam władzę cię ukrzyżować i mam władzę cię wypuścić?” Jezus odpowiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Dlatego ten, kto mnie tobie wydaje, ma większy grzech”. Odtąd Piłat usiłował go wypuścić. Żydzi jednak krzyczeli: „Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy czyniący się królem sprzeciwia się cesarzowi”. Piłat więc, słysząc tę wypowiedź, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6:00, i powiedział do Żydów: „Oto wasz król”. A oni zawołali: „Precz, precz, ukrzyżuj go”. Powiedział im Piłat: „Mam ukrzyżować waszego króla?” Arcykapłani odpowiedzieli: „Nie mamy króla, tylko cesarza”. Wtedy więc wydał go im, aby był ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili. Niosąc swój krzyż, wyszedł na tak zwane miejsce czaszki, które po hebrajsku się nazywa Golgota. Tam go ukrzyżowali z nim innych dwóch, z jednej i drugiej strony. Po środku zaś Jezusa. Piłat napisał tytuł skazania i umieścił nad krzyżem. Było napisane: „Jezus Nazarejczyk, król Żydów”. Tytuł ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, grecku i łacinie. Powiedzieli więc Piłatowi arcykapłani żydowscy: „Nie pisz król Żydów”, lecz że on powiedział: „Jestem królem Żydów”. Piłat odpowiedział: „Co napisałem, to napisałem”. Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego ubrania i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i szatę, a była szata bez szwu od góry cała tkana. Powiedzieli więc jedni do drugich: „Nie rozdzierajmy jej, ale losujmy, czyja ma być”. Tak się stało, aby wypełniło się pismo mówiące: „Podzielili moje ubrania między siebie i o moją szatę rzucili los”. To uczynili żołnierze. Stały przy krzyżu Jezusa jego matka i siostra jego matki, Maria Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego ucznia, którego miłował, powiedział swojej matce: „Kobieto, oto twój syn”. Potem powiedział uczniowi: „Oto twoja matka”.
Od tej godziny wziął ją uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już jest spełnione, aby wykonało się pismo, powiedział: pragnę. Było tam naczynie pełne octu. Wtedy napełnili gąbkę octem i owinąwszy na chyzop, podali mu do ust. A gdy Jezus przyjął ocet, powiedział: spełniło się. I nachyliwszy głowę, przekazał ducha. Żydzi więc, aby ciała nie pozostały na krzyżu na dzień odpoczynku, ponieważ był to dzień przygotowania, bo wielki był ten dzień odpoczynku, prosili Piłata, aby im połamano golenie i ściągnięto ich. Przyszli więc żołnierze, pierwszemu złamali golenie i innemu współukrzyżowanemu z nim. Gdy podeszli do Jezusa, widząc, że już umarł, nie połamali jego goleni. Jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i zaraz wyszła krew i woda, a ten, który to widział, świadczy i jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście uwierzyli. Stało się to, aby wypełniło się pismo, kość jego nie będzie złamana. Ponownie inne miejsce pisma mówi, ujrzą, kogo przebili. Potem Józef z Arymatei, który ze strachu przed Żydami był ukrytym uczniem Jezusa, poprosił Piłata, żeby mógł zdjąć ciało Jezusa. Pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, ten, który wcześniej przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny z mirry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i zawinęli je w płótna z wonnościami, według zwyczaju pogrzebu, jaki jest u Żydów. W tym miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie został położony. Tam, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, złożono Jezusa, bo grobowiec był blisko.